20 i 21 października Wałbrzych stanie się miastem żartu i humoru. Podczas Kopalniaka wystąpi 6 kabaretów konkursowych, a także mistrzowie w swoim fachu – Grzegorz Halama i Piotr Pałtroczyk. Kiedyś Przewałka, dzisiaj Kopalniak – to wydarzenie organizowane przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Za jego sprawą Wałbrzych po raz 19 stanie się stolicą kabaretu. Ogólnopolska giełda kabaretowa odbędzie się w sali łańcuszkowej w Starej Kopalni. Kopalniak to przede wszystkim konkurs kabaretów i stand-uperów. W tym roku również spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wybrano 6 kabaretów, które zaprezentują się jurorom i wałbrzyskiej publiczności. Pula nagród to 10 tysięcy złotych. Swoje programy zaprezentują także starzy wyjadacze, czyli Grzegorz Halama oraz Piotr Pałtroczyk. W tym roku 6 bardzo dobrych kabaretów, które wybraliśmy do części konkursowej tegorocznego Kopalniaka. W dniu pierwszym, czyli 20, zaprezentuje się 6 kabaretów. Później o swoim intymnym życiu opowie Grzegorz Halama. Natomiast w sobotę, 21 października, również w sali łańcuszkowej na terenie Starej Kopalni, wielka gala, wręczanie nagród Grand Prix tegorocznego Kopalniaka w kategorii stand-up, w kategorii kabaret, jak również nagrody publiczności. W skład jury wchodzą Grzegorz Halama, polski aktor kabaretowy, filmowy, teatralny i parodysta, Piotr Plewa, satyryk, aktor krakowskiego Teatru Stu i warszawskiego Teatru Kapitol i Rampa oraz Karina Kąsek, prowadząca audycję Kąsek Żartu na antenie studenckiej stacji UJFM. Ja tylko przypomnę, że podczas 18 poprzednich edycji, proszę sobie wyobrazić, przewałkowaliśmy na naszej scenie aż 124 kabarety. Okazuje się, że Kopalniak to także kuźnia talentów. Przed laty w konkursie brali m.in. udział Łowcy.b, Kabaret Młodych Panów, Smile, Kabaret Skeczów Męczących, Neonówka, Czesław, Grupa Rafała Kmity, Jurki czy Słuchajcie.